Michael, Jacek, serdeczne gratulacje. Kolejny odcinek przepięknie zatańczony, idziecie dalej. Ja jestem ciekawy, czy czytacie reakcje ludzi, ponieważ pewnie wiele się mówiło o tym, jakie będziecie wywoływać te emocje przed waszym startem, a na przykład nasz serwis wio.pl czytany jest głównie przez panie, które już mają założone rodziny, domy, synów, córki i one po prostu was uwielbiają. O, naprawdę? Ojej, to jest bardzo miłe. Ja w ogóle czytałem na samym początku komentarze, ale teraz przez niego nie mam czasu. Tak, przez... Nawet wejść na Instagram i w ogóle zobaczyć, co się dzieje. To prawda, my naprawdę nie mamy czasu sięgać po te komentarze, czytać tego wszystkiego. Bardzo dziękujemy, jeżeli jest tak jak mówisz, to jest to cudowny feedback dla nas i to jest niesamowite. Natomiast ja narzucam takie tempo Jackowi, zwłaszcza kiedy mamy dwa tańce, że nie jesteśmy w stanie jeszcze zerkać na te komentarze, ale jeżeli ty mówisz, że jest tak, to naprawdę bardzo dziękujemy Państwu. No bo wasz udział w programie, produkcja też tego nie ukrywa, jest pewnego rodzaju misją. Czy ty na co dzień jakby spotykasz się z jakimś niezrozumieniem, bo mam wrażenie, że my mieszkając w Warszawie, żyjemy w jakiejś bańce, a Polska jest ogromna, długa i szeroka. Szczerze właśnie spotykam się z turbo zrozumieniem, zwłaszcza teraz jak jesteśmy im dalej w tańcu, tym tych komentarzy jest więcej i są bardziej pozytywne i lepsze. Na początku, jak jeszcze zanim ruszył w ogóle program, przed pierwszym odcinkiem dużo pojawiało się takich komentarzy i opinii, że jak to jest możliwe, że dwóch kolesi, jak to będzie wyglądało, kto będzie z ich babą, a tak naprawdę teraz są same pozytywne i to jest w ogóle niesamowicie budujące i miłe i to daje nam takiego kopa do działania dalej i co mogę powiedzieć więcej, to jest w ogóle naprawdę łzy w oczach. Czyli misja wykonana i wykonujecie ją dalej. Ja mam takie wrażenie, że przybliżanie ludziom społeczności LGBT i bycie tą literką G to jest jedno, ale chyba trudno tak ambasadorować i mówić o tym wszystkim, bo ja na przykład mam wrażenie, że ja ciągle o tym za mało wiem, że ja nie umiałbym mówić. Czy ciebie nie stresują czasem wypowiedzi na ten temat, by dobrze dobrać słowa, by nikogo nie urazić, by wziąć takie słownictwo, jakie jest uznawane za odpowiednie? No właśnie, wiesz co, bardzo mnie to stresuje, zwłaszcza w takich wywiadach na żywo, gdzie nie masz chwili, aby pomyśleć, co chcesz powiedzieć i dobrać słowa tak, aby nikogo nie urazić. I powiem ci szczerze, że cieszę się, że to wychodzi tak naturalnie i że ludzie jakby kupują jakby to, co przedstawiamy. Jakby Michael jest heteroseksualny, ja jestem gejem, ale dalej jakby wiesz, jest to para jednopłciowa. I fajne jest to, że jesteśmy odbierani tak, jesteśmy odbierani i pomaga to innym osobom, które jakby inaczej kochają, inaczej się ubierają, poczuć się w swojej skórze dobrze. I to chyba jest w tym takim, brawo, i to jest najfajniejsze. Już chyba za dużo razy powiedziałem, tak, że bardzo cenię udział w tym programie, wasz udział w tym programie, ale tak sobie czasem myślę, czy nie macie takiego wrażenia, że przy niektórych tańcach ty czułeś się jednak mniej pewny, a te oceny były bardzo wysokie? A tak jest cały czas, na przykład dzisiaj, ja mam tak, że ja bym sobie nie dał tej dziesiątki, ja myślę, a Michael mówi, ciesz się, to jest dziesiątkę. Ja myślę, że to jest też cały czas... Ta pewność siebie Jacka, ona musi wzrosnąć i dzięki Państwu też ta pewność siebie Jacka wzrasta, ale Jacek, ty zwróć uwagę, że ty nie tańczyłeś nic, no tak, a ty w tej chwili robisz ewolucje akrobatyczne, ty tańczysz, robisz to do muzyki, wykańczasz ruchy, jest to fenomenalne i według mnie powinieneś być z siebie dumny, bo naprawdę robisz świetną robotę, nie tylko w optyce, o czym my mówiliśmy, ale również na parkiecie. Jesteś fenomenalny i uwierz w to. Dobra, będę. Świetny motywator i nieśmiały chłopak. I oni będą w najnowszej Vivie. Spieszcie do kiosków. Dzięki. Dziękujemy.